tym roku jestem bardzo mile zaskoczona, ponieważ konkurencja była bardzo wyrównana dla wszystkich kategorii i jestem dumna ze wszystkich zawodników. Organizacja poszła bardzo sprawnie, jak zresztą co roku, w bardzo miłym towarzystwie. Było bez żadnych komplikacji, bez wywrotek, bardzo bezpiecznie. Bardzo lubimy tutaj wracać. Jest bardzo fajny wyciąg do uprawiania i głównie narciarstwa wodnego, bo jednak na ten wakeboard troszkę mają mało tych elementów na wodzie. Jeśli chodzi o narty wodne, to fajnie przygotowane tory, dobra skocznia i naprawdę zawodnikom rywalizuje się tu dobrze. Chłopaki cały czas trzymają poziom. Jesteśmy przed Mistrzostwami Europy, które odbędą się w Holandii za 3 tygodnie, więc myślę, że wszyscy chcieli się pokazać. Ustanowiłem rekord Polski oraz życiówkę, która na pewno, z której na pewno jestem zadowolony 100%, ponieważ nastawiam się w tym roku na maksymalnie 3500 punktów, a jednak zrobiłem o te 300 punktów więcej i jeszcze jestem w stanie zrobić o kolejne 600 punktów więcej, więc trzymamy się.